Cześć, dzisiaj jesteśmy w Kotlinie Kłoskienie. Cześć, cześć Paweł. Nie, dzisiaj jesteśmy w powiecie nyskim, gmina Otmuchów, także rejon Opolszczyzny. I pogadamy sobie o kile kapusty, o problemie, który jest lokalny z jednej strony, ale z drugiej strony mówimy o tym, że w sumie w całym kraju. Dokładnie, jeszcze kilka lat temu mogliśmy tak sobie powiedzieć, że to jest problem lokalny, gdzieś tam na północy Polski, tutaj właśnie rejon, gdzie się aktualnie znajdujemy. Ale myślę, Paweł, że tak naprawdę w tym momencie jest to problem, który dotyczy całej Polski w mniejszym bądź większym natężeniu. Zapraszamy Was do obejrzenia tego odcinka Epole do popisu. Specyficzny rejon, jeżeli chodzi o te wiatraki, ale z drugiej strony, kurczę, dla mnie jako osoby z płaskiej części Polski, to ten widok góry jest zajebisty. Wiesz co, ja jestem trochę przyzwyczajony, ponieważ my tutaj do góry mamy stosunkowo niedaleko, także takie widoki, jeżeli chodzi o pola, no można powiedzieć, dla mnie są trochę powszednie, aczkolwiek teraz jesteśmy w takim fajnym czasie, gdzie no pięknie rzepaki nam kwitną na żółto, jeżeli dodatkowo jest to wkomponowane właśnie w taką górską scenerię, no to aż przyjemnie przy takim świecącym słońcu po prostu chodzić po tych polach. Ale okej, dzisiaj trochę pogadajmy o tej kile. Regionalnie, tak jak mówiliśmy, problem duży. W szczególności tutaj, w tych rejonach wiem, że problem kiły występuje. Z czym to jest związane? Oczywiście, no przede wszystkim ze specyfiką regionu to jest jakby jedna rzecz. No i druga rzecz, no musimy pamiętać, że jest to jednak choroba płodozmianowa, prawda? Czyli raz, że te specyficzne gleby, jakie tutaj mamy w regionie, czyli gleby, które są bardzo różne, ale są też gleby właśnie takie ciężkie, zlewne, no które niestety przy nie do końca właściwym płodozmianie, to znaczy wtedy, kiedy jednak ten rzepak zbyt często jest na tym polu, mogą spowodować to, że jednak ta kiła może się na tym polu pojawić, no i wtedy musimy sobie z tym po prostu radzić. W jaki sposób, pewnie sobie o tym jeszcze pogadamy. Tak. Natomiast to na pewno sprzyja tym glebom, które są stosunkowo ciężkie, zlewne, wczesnym terminom siewu też rzepaku. Jeżeli właśnie się nam trafi taka jesień, która jest ciepła, wilgotna, no to niestety prawdopodobieństwo, że ta kiła będzie, no jest dosyć wysokie. Mhm. Też musimy to powiedzieć i podkreślić jeszcze raz, aczkolwiek myślę, że wszyscy nasi widzowie wiedzą, to nie jest choroba grzybowa. Nie, to jest specyficzny taki pierwotny, jakbyśmy powiedzieli. Ochrona chemiczna w postaci fungicydów, no niewiele nam tutaj w tym wypadku pomoże. Tych metod oczywiście jest kilka. Może zacznijmy od tych metod agrotechnicznych. No, starajmy się wysiewać rzepak o zimy w terminie optymalnym lub lekko opóźnionym, ponieważ te wczesne terminy siewu jednak sprzyjają zwiększonej presji kiły kapusty na polu. Na pewno rozwojowi, czy też dużej presji kiły kapusty sprzyja, jeżeli mamy pH naszego pola, naszej gleby, które jest po prostu zbyt niskie. Tak przyjmuje się mniej więcej, że tak 6,5 wzwyż to jest to pH, które w dużym stopniu ograniczy nam presję kiły kapusty na polu, więc starajmy się regularnie wapnować pole i utrzymywać to pH na tym poziomie, które po prostu spowoduje, że ta presja kiły kapusty po prostu będzie mniejsza. Powinniśmy uprawiać rzepak nie częściej niż co 4 lata, ale tu nie tylko chodzi o rzepak, tu również mam na myśli inne gatunki z rodziny kapustowatych, takie jak chociażby gorczyca, więc w międzyplonach czy w plonie głównym no nie powinniśmy tych gatunków uprawiać na danym polu. Jeżeli już ta kiła kapusty na polu jest, powinniśmy wybierać takie odmiany, które po prostu wykazują się wysoką tolerancją na te specyficzne rasy kiły. To jest też tak, że wybór samej odmiany no nie spowoduje, że ten problem zniknie. Tak naprawdę zarodniki przetrwalnikowe kiły kapusty potrafią utrzymywać się w glebie nawet 8 lat, jest to udowodnione naukowo, więc tak naprawdę, żeby się pozbyć tego problemu definitywnie z pola, no powinniśmy mieć taką przerwę w uprawie rzepaku. Aczkolwiek no zdajemy sobie sprawę z tego, że no praktyka rolnicza, no raczej nikt nie jest w stanie sobie na takie coś pozwolić. Tutaj na polu mamy odmianę PT284, odmianę, która w ubiegłym roku weszła do sprzedaży.
odmiana, która nie tylko charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania i oczywiście odpornością na te specyficzne rasy kiły, ale również bardzo wysoką zdrowotnością pod kątem chociażby suchej zgnizny kapustnych i to, co jest super istotne, bardzo wysokim plonem oleju, za który coraz częściej podmioty skupowe dopłacają nam spore pieniądze. Także wybierajmy po pierwsze odmiany z odpornością, z tolerancją, tak byśmy powiedzieli poprawnie, z wysoką tolerancją, ale też odmiany, które gwarantują nam wysoki poziom plonowania, który, pamiętajmy, zawsze będzie mimo wszystko niższy niż odmiany takie standardowe, mieszańcowe. Dlatego nie siejmy tych odmian, jeżeli kiły kapusty nie ma na polu. Siejmy ją tylko wtedy dobierajmy takie mieszańce, które faktycznie, gdzie ten problem realnie na polu występuje lub jest duże zagrożenie, że on wystąpi. A teraz posłuchajcie, co o uprawie odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty mówią nasi goście, Marcin oraz Przemek. Przemka możecie pamiętać z ostatniego odcinka Epola do popisu, w którym rozmawiałem z nim na temat uprawy rzepaków w striptilu. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin. Opowie nam właśnie trochę więcej na temat tego, jakie odmiany rzepaku sieje i dlaczego właśnie te. A powiedz może, Marcin, na początku, jaki jest charakter tutaj tego rejonu, gleb, klimatu? Charakter gleb jest 1, 2, 3, różne są klasy gleby. Jest bardzo zróżnicowany teren położenia gleb, ale są gleby dobre, urodzajne. Mhm. A jeżeli chodzi o warunki pogodowe, bo tutaj już kolega wcześniej mówił, że takie dosyć specyficzne. Oj, bardzo specyficzne przez kilkanaście lat. Jak nie susza, to deszcze, nawałnice. Różnie się to sprawdza u nas. Mhm. Ale zimy są łagodne, czasami mocno ostre, zimne, mroźne. Jakie gatunki macie u siebie na gospodarstwie i mniej więcej właśnie tutaj, wiadomo, dzisiaj rozmawiamy o rzepaku, mniej więcej tak ten rzepak co ile lat? Gospodarujemy na 370 hektarach, z tego powierzchnia rzepaku wynosi ponad 100 hektarów, corocznie obsiewamy. Reszta to jest kukurydza, zboża, pszenica, jęczmień. No i tak prowadzimy co roku płodozmian i nigdy nie zmieniamy tego. Rozumiem, czyli tak średnio co 3 lata wychodzi rzepak? Tak, co 3 lata na tym polu akurat co trzeci rok wychodzi pole, rzepak i tak trzymam się zawsze płodozmian. Macie problem z kiłą kapusty? W jaki sposób sobie radzicie z tą kiłą? Od kilkunastu lat bardzo wielki problem na tych polach jest spowodowany przez kiłę i postanowiłem postawić na odmiany kiłowe z firmy Pionier. Postawiłem pierwsze, testowaliśmy odmianę 2-4-2, bardzo dobrze wychodziła, dobre bardzo wyniki w plonach, bardzo wysokie zalejenie, co z bardzo wielką podstawą w skupach teraz. Postawiłem w tym roku na nową odmianę PT-284, wiadomo, nowa odmiana, trzeba przetestować co to jest, warta zachodu, czy jest lepsza od starszej odmiany, czy będzie gorsza, nie wiadomo, sprawdzimy, przetestujemy. Akurat znajdujemy się na tym polu, gdzie jest ta odmiana posiana, według mnie wpisuje się bardzo dobrze, nie było żadnych problemów z nią, jest równa, wyrównana, ma dużo pąków, powinien być bardzo dobry plon. My to z Olkiem przyjedziemy w żniwa i zobaczymy, jak odmiana plonuje, więc też sobie to nagramy. Wygląda faktycznie super, nie? Na ten moment jest dużo okay. Rozgałęzień, tak. Nie ma problemów. Olek, możemy to sobie powiedzieć faktycznie, bo to zaolejenie to jest taki temat, gdzie coraz częściej słychać. Faktycznie rzepak na razie liczymy w głowie cały czas tak zboża, a chyba powinniśmy tak buraki cukrowe, nie? Czyli nie ilość tego plonu zbieranego, tylko ilość plonu tłuszczu, który... No dokładnie. No, tak w ostatnich latach, no nie ma co ukrywać, były problemy z olejeniem. Wielu rolników po prostu miało problem, żeby te 40% uzyskać. Oczywiście też coraz więcej podmiotów skupowych dopłaca, prawda? Czyli nie tylko potrąca, jeżeli nie mamy tych 40%, ale też mamy, powiedzmy, tą korzyść, jeżeli wybieramy odmiany, które mają wysokie zaolejenie i dodatkowo możemy zyskać plus, jeżeli chodzi o rentowność całej uprawy rzepaku, jeżeli ten poziom zaolenia jest powyżej 400%. I tak jak tutaj Marcin mówi, no, te odmiany z genetyki Pionier charakteryzują się faktycznie bardzo wysokim zaoleniem, co chyba, no nie wiem, potwierdzasz, prawda? Tak, potwierdzam. Od kiedy siejemy odmiany z Pionier, nigdy nie schodziły zaolejeniem 40, 42, 43. Dwa lata temu, co była bardzo wielka susza, gdzie inne odmiany z konkurencyjnych firm schodziły z zaolejeniem 37, a z firmy Pionier 242 schodziła 43, miała zaolejenie. Bardzo duża różnica. Bardzo duża różnica i przede wszystkim cena gra rolę i plon. Dlatego zwracajcie uwagę na to, żeby właśnie odmiany, które wybieracie, miały ten poziom zaolenia bardzo wysoki. Takie same plony osiągamy
na kiłowych odmianach, jak na tolerancyjnych. Wiadomo, że już zeszliśmy z uprawy tolerancyjnych odmian bez kiły. Weszliśmy w całkiem inny system, całkiem kiłowy system, bo jest, wszystkie pola praktycznie są skażone kiłą i nie odbiegają. Plony przekraczają ponad grubo 4 tony. No to lepiej nic nie chcieć. Z oleje nie jest, wszystko jest. Nie można narzekać na te odmiany. A to faktycznie nie ma różnicy, nie? Nie ma różnicy. A mam zasiać odmianę, żeby kiła mi zjadła, to lepiej posiać droższe nasiona, żeby był efekt w polu. Jasne. Żeby cieszyło oko. Jak wygląda w ogóle problem kiły kapusty w uprawie pasowej? Czy uprawa pasowa w jakikolwiek sposób wpływa na to, że nie wiem, są większe lub mniejsze porażenia roślin? Czy w ogóle jedno z drugim nie ma znaczenia? Powiem tak, z kiłą mam do czynienia już od 2003 roku. Różne metody próbowaliśmy, jej zwalczanie i niestety tylko musi być odmiana odporna. Lub wysokotolerancyjna. Wysokotolerancyjna. Było to też spowodowane, że przedtem był zły podozmian, była pszenica, rzepak. Tym razem stosujemy jakieś różne poplony, które nie są związane właśnie, nie są z rodziny tej kapustnej oraz tutaj stosujemy tak jakby między poplony i odmiany kiłoodporne. Tutaj w sumie najlepszą tutaj odmianą, którą dotychczas już przestudiowaliśmy, pełną taką wysokoplenną i wydajną i zdrową odmianą jest z Pioniera ten PT242 i PT284, który uprawiam na ponad 100 hektarach. Jesteśmy właśnie na takiej plantacji, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Są to dosyć niskie odmiany, które i dla jednych są to takie, że nie są zadowalające dla widoku może, ale później przy obłocie są bardzo liczy, dobre. Nie, jasne, bo nie liczy się to, tak, liczy się plon całkowity i żebyśmy my byli zadowoleni i oko ucieszyło jako rolnika. No i tutaj przy kile, no to też zauważyliśmy, staramy się siać najpierw te pola, które są z kiłą, tymi kiłoodpornymi odmianami, też zwiększamy troszeczkę dawkę, liczbę nasion na metrze. Nie występuje to porażenie i jeśli przejeżdżamy w inne pola, takie co już mamy tak podzielone, że wiemy, że nie ma tam kiły, to myjemy siewniki, nawet to w lecie, no jest to uciążliwe niestety, oczepujemy to, ale żeby to się nie rozprzestrzeniało, no i siejemy dalej inne odmiany. Mieliśmy tak w tamtym roku, że pół na pół zaryzykowaliśmy pole, zasialiśmy też pasowo i niestety okazało się, że męczył, ale myślę, że to dzięki systemowi tym, że ten korzeń osiągnął już bardzo długi korzeń i dopiero wystąpiła kiła, on dał radę dociągnąć aż i wydać zadowalający plon. Na sam koniec posłuchajcie, jaki jest wkład polskiej nauki w rozwijaniu hodowli odpornościowej. Jednym z elementów integrowanej ochrony roślin jest hodowla odpornościowa, która w ostatnim czasie nabiera niebywałego znaczenia. I oczywiście im więcej odmian, które mają jakieś geny odporności, a co najmniej są tolerancyjne na choroby, tym mniej chemii na polach. I w momencie, kiedy hodujemy odmiany na odporność, czy pod względem odporności, to musimy wiedzieć przede wszystkim, na co to jest odporność. W przypadku kiły kapusty szalenie ważnym elementem jest znajomość patotypów, które występują na danym terenie czy w Polsce. W Polsce dotychczas wiemy, że wystąpiło ich 9, a ostatnio stwierdziliśmy kilka kolejnych. Także taka hodowla odpornościowa ukierunkowana na konkretne patotypy to jest przyszłość integrowanej ochrony roślin w najbliższym czasie. Im więcej odmian odpornych, tym mniej chemii na polach. Coś czuję, że będziemy do Olka przyjeżdżać częściej, bo tutaj ten rejon jest świetny, jeżeli chodzi o krajobrazy, ale nie tylko, no bo tych problemów związanych z rolnictwem jest sporo, o których można powiedzieć, więc Dolny Śląsk i Opolszczyzno, będziemy u Was częściej. Dzięki, że byliście z nami. Tradycyjnie prosimy o komentarze, lajki, subskrypcje pod materiałem. Trzymajcie się, cześć!